Halo, z tej strony Newka i... Dzisiaj Wężu. Witamy się z wami w czwartym dniu vlogmasu, drowmasu. Dzisiaj na Śląsku Barbórka, święto. Nie wiem, czy macie w rodzinie może jakiegoś górnika, to na pewno obchodzicie takie święto. No a dzisiaj będziemy otwierać tego oto cukiereczka. Widać z daleka. Tą czwórkę już od początku tak naprawdę widziałam. Coś dużego, coś wpłynie. I zaraz zobaczymy, co to jest. Czwóreczka na bok. No, co to jest? Chyba się domyślam. Tak, jest! Ekolina. Wow, nie zapadaj mi się tu. Ekolina wpłynie. No, w mało świątecznym kolorze, chociaż nie. Gingerbread, tak? Taki, no, pierniczkowy. No, jeszcze pomyślał, a jaki to jest kolor? Czy tu gdzieś znajdę kolor? Na przodzie powinno być, nie? 416 tylko. No dobra, zaraz zobaczymy. Nie będę teraz przedłużać, więc Ekolina w pipetce. Towar mi dobrze znany, produkt mi dobrze znany, bo mam Ekolinę, ale bez pipetki. Zobaczymy, w ogóle ślicznie wygląda, prawda? Weź tu zbliż, jakoś tak ładnie. Tu ładnie wygląda, ślicznie to wygląda. I teraz co? Zaraz przechodzimy do Q&A, ale przed Q&A jeszcze kosmetyczny kalendarz. Zobaczymy, co tutaj będzie. No i za chwileczkę się widzimy. Czwóreczka, gdzie ty jesteś? O, jesteś na samej górze. Wężu, przejmij stery. Przejmuję. Ach, moje biedne pazurki. Delikatnie. O, co to jest? Ciężko. No faktycznie ciężko, nie dam rady. Może czymś podważę, czekajcie. O, nie chcę zepsuć ani produktu. Kurde. O, jest. O, czym ty jesteś? Ultra Shine Balm. To ust? Coś tu z tego, faktycznie. Ale co to? Nie wiem, co to jest. Zaraz poczytamy i zaraz wam powiem, co to jest. Okej, już wiem, co to jest. To jest po prostu baza matująca pod makijaż. Wypróbuję ją, zobaczymy, czy mnie nie zapcha, bo te bazy mają niestety takie tendencje. No i jak dzisiaj widzicie, jest przy sztucznym oświetleniu już nagrywany film i nie wygląda tak ładnie, no ale cóż, na pogodę nic nie poradzimy. Dzisiaj istnie jesiennie, pada. Jakoś tak jest dzisiaj ponuro na dworze. No ale ja tam nie narzekam, wolę taką pogodę niż upał. No dobrze, zaczynamy z kolorowaniem. Hejo, witamy się z wami. Wężu też jest. Dzień dalej. Dobry. Będzie mi tutaj dzisiaj towarzyszył, asystował. No i tak, mamy tutaj Ekolinę. Ja o tych farbach zrobiłam kiedyś film. On jest w ogóle bardzo dobrze oglądany z tego, co widzę. Tam ciągle rosną wyświetlenia. Na pewno wam go podlinkuję. Ale dzisiaj, żeby tradycji stało się zadość, też coś o niej powiemy. Ekolina to nic innego, jak po prostu płynna... O, odkręcę. O! Płynna akwarelka. No i w tym wypadku mamy tutaj taką piękną szklaną pipetę. Można sobie ją rozwadniać i tak dalej. No ale zaraz zobaczymy, jak ten piękny, wdzięczny kolor sepi prezentuje się na papierze. Powiem wam też, trochę się martwię o to, jak ten papier od moich kolorowankowych kalendarzy to zniesie. O Jezus, jaka ciemna. No, niczym to nie przypomina tego koloru, nie oszukujmy się. O! Aczkolwiek kolor jest naprawdę bardzo ładny. Ja lubię odcienie sepi, bardzo mi się podobają. Kiedyś też właśnie zrobiłam cały rysunek w kolorze sepi, więc to jest dla mnie na przykład... Okej, wężu mnie chyba na tyle zna, że po prostu wybrał taki kolor. No tak, chociaż wydawał się być... Myślałem, że będzie bardziej ciepły. Ciepły, aha, no. Ale nic się nie dzieje. Słuchajcie, taki kolor, taka ekolinka zawsze się przyda. Zobaczmy jeszcze zupełnie ją rozwodnijmy. No, można naprawdę wiele, że tak powiem, można też ją rozmieszać, chociażby nawet chyba z tuszem, może jakbym ją spróbowała rozmieszać. A wezmę taki ciepły tusz. Ten będzie ciepły, nie.
chociaż też będzie. Dobra, zobaczymy, jak sobie poradzę z tuszem w ramach ciekawostki. No i oczywiście, żebym mogła do was coś więcej pogadać, bo ostatnio pisaliście mi, że im więcej, tym lepiej, więc wy nie narzekacie, to ja będę gadać, okej? No może wężu też zaraz pogada. Wężu będzie gadał, jak ja będę kolorować, bo on tu na razie tak bacznie obserwuje. No i co? I zmieszajmy sobie na przykład. No widzicie, i zaraz będzie można coś cieplejszego uzyskać. Chociaż dzisiaj nie wiem, czy będziemy mogli mieszać. Jak myślisz? No zobaczymy. Nie, nie mieszajmy. Musimy coś wykombinować po prostu. Dobra, i żeby tradycji stało się zadość, bo wy chwalicie, jak ja piszę, chociaż powiem wam ostatnio do tych filmów, to ja nie bardzo się starałam. Dobra, wracamy. Karta pamięci się zapełniła. O czym ja mówiłam? Aha, że ja na tych filmach to i tak się nie starałam jakoś ładnie tam letteringować, ale może wypadałoby zacząć. Ciekawe, czy tym pędzelkiem dam radę. Co napisać? Jakieś niedługie słowo, wężu. Totalnie wyszłam z sprawy, a ten pędzelek jest taki giętki, naprawdę trzeba się maksymalnie skupić. W każdym razie z Ekoliny jestem naprawdę bardzo zadowolona, bo Ekolina jest tak naprawdę wszechstronna. Podrzucę wam ten link, to sobie zobaczycie, bo to są naprawdę fajne farby. Czemu ja ich nie polecam tak naprawdę? Bo często się pytacie właśnie, jakie farby, to może Ekoliny? Ekolina jest taką fajną alternatywą między tuszem a farbą. Czemu nie? Myję pędzelek i zaraz wracamy z kolorowanką. Okej, ciut was przybliżyłam. Dzisiaj mamy wdzięczny temat ptaszek, więc ten brąz nawet będzie pasował. Ja nie wiem, na ile to jest łód szczęścia, po prostu no dzisiaj w końcu coś pasuje kolorystycznie. No i teraz będziemy robić tak, że ten film będzie chyba trochę dłużej trwał, będę robiła real time, tak, a wężu będzie czytał pytania i będziemy na te pytania odpowiadać, więc teraz bez przedłużania jedziemy, wężu, z szybkim tempem, ty się nie zastanawiaj. Dobrze. Wiesz, 5 minut nad odpowiedzią, tylko jedziesz. Pierwsze pytanie, tak. Makowiec czy sernik? U mnie zawsze sernik. U mnie też. Dobra, kiedy ubieracie choinkę świąteczką? Świąteczną. Świąteczką? Jeszcze raz. Kiedy ubieracie choinkę świąteczną? No my 1 grudnia, bardzo tak. Szybko. Bardzo szybko, żeby jak najdłużej postało. Tak, tak. Jakich piosenek słuchamy? Wiecie co? Chyba tych takich bardzo popularnych. Na Spotify jest fajna playlista. Idą święta. No a na święta to kolęd, wiadomo. Następne pytanie. Boże Narodzenie czy Wielkanoc? Boże Narodzenie, zdecydowanie. No, zdecydowanie tak. Boże Narodzenie jak najbardziej nam pasuje. I teraz tak, 5 pytanie. Jak wyglądały święta w waszych rodzinnych domach? No to ty zacznij, bo u ciebie lepiej. Standardowo. W takim rodzinnym gronie po prostu. I z bliższą rodziną. Tak to normalnie. Choinka, kolędy. Nie było jakoś tak specjalnie jakoś coś. A u mnie znowu już bardzo, bardzo smutno, bo przeważnie u mnie nie było co jeść na święta. Bardzo rzadko się zdarzało, że były jakieś takie w miarę normalne święta. Ale ja święta miło wspominam, bo zawsze chodziłam na święta do mojej babci i tam mieszkał mój brat i myśmy grali w karty, w tysiąca. Jakoś tak głównie wspominam, a w domu rodzinnym no to raczej bardzo słabo. Następne pytanie. Kiedy otwieracie prezenty? No w pierwszy dzień świąt. To jest 25 grudzień. Skąd pomysł na kalendarz? Pytanie osobiste chyba, tak? To chyba do węża pytanie, takie typowe. Skąd pomysł? No po prostu... Ja już w tamtym roku wiedziałem, że Nefcia poluje, że tak powiem, za jakimś kalendarzem, no i tak gdzieś tam jakiś zalążek pomysłu się uknął. Coś było też na live'ie, coś myśmy powiedzieli, że fajnie by było chyba, nie? Takie, czy ja tam mówiłam, na którymś, tak mi się kojarzy i tak chyba podłapałeś. Po prostu mi się udało cichaczem wszystko zorganizować. No, zaskoczenie totalne było. Taki miałem cel. O. Ciebie ciężko zaskoczyć. Zaskoczyć, to prawda. Dobra, jedziemy na następne pytanie. W ile osób spędzacie Wigilię? Tą
obecną w dwie, bo robimy pierwszy dzionek u nas, ale przeważnie w cztery. Cztery, tak. Dobra, następne pytanie. Co weganie jedzą na święta? Wszystko to, co wcześniej, tylko w wegańskiej wersji. Zresztą my nigdy karpia nie jedliśmy, jakiś mięs. Nie, rybami nie przepadaliśmy nigdy. Także bez problemu. W tym roku to planuję na pewno zrobić pasztet, to wiadomo. Planuję zrobić rybę po grecku, tylko z tej, jak ona się nazywa, Boże. Z kaszy, kukurydzianej, tylko z polenty, rybę po grecku też taką, ale oczywiście rybę po grecku, bez ryby, to wiadomo. Pierożki na pewno wpadną, nie wiem, czy się nie odważę na wegańskie ruskie, ale z grzybami na pewno, zrobimy na pewno bigos, o przecież bigos, my zawsze 5 czy 6 dni bigos gotujemy. Tak, wężu się zajmie ciasteczkami, bo to jest ulubiona jego fucha. Ja lubię dekorować. Tak, on kocha w ogóle wycinać, dekorować. Ja mówię, rozsiąść przy stole całym sobie, rozłożyć wszystko i siedzieć nawet pół dnia i dekorować. Tak, on tam walczy zawsze z dekoracjami. Pierniczki muszą być. No, także tak. Coś tam jeszcze mamy? Ostatnie pytanie. Mamy barszcz z uszkami czy z fasolą? U mnie z fasolą, a u ciebie? Z fasolą. Z fasolą, ale kiedyś w ogóle nie jadłeś fasoli, prawda? Ja przywiozłam fasolę. Rzadko. Tam zazwyczaj było z uszkami. Tak, tak. Babcia robiła. Teraz to z fasolą generalnie. No i teraz odpowiem wam na takie bonusowe pytanie, bo niezwykle często się powtarzało, chyba najczęściej powtarzane pytanie, a zupełnie nieświąteczne. Ile lat my się znamy i ile lat my jesteśmy ze sobą? No to tak, myśmy się poznali w 2009 roku, ale na bardzo, bardzo krótko, bo później ja przeprowadzałam się do babci i u babci nie miałam internetu, więc nie miałam jak się komunikować z wężem, bo no, z wężem po prostu myśmy się poznali przez internet. No i potem wrócił mi ten internet w 2010 roku. No i pierwsze wyznania były w 2010 roku. Pierwsze spotkanie na początku 2011 roku w styczniu. A już przed imieninami. Tak, przed moimi imieninami Zbyszek przyjechał, wężu, bo nie wiem, czy wiecie, jak ma wężu na imię. No i wtedy, po tym pierwszym spotkaniu, zaraz za 2 tygodnie, praktycznie na walentynki, znowu przyjechałeś. I później mieliśmy przerwę w spotykaniu się 3 miesiące, ale to tylko dlatego, że szykowaliśmy się na po prostu mój przyjazd do węża. I tak naprawdę po 2 spotkaniach, po 3 dni, wężu zadecydował, że już chce spędzić ze mną życie. I powiedział, żebym przyjeżdżała, więc spakowałam swój mały dobytek, bo praktycznie nic nie miałam, pół torby. W międzyczasie jeszcze pracę zdążyłem znaleźć. Tak, ty znalazłeś pracę i przyjechałam i tak jestem. Ale Newki od razu nie było. Newka powstawała z czasem tak naprawdę. Z czasem się otwierałam dopiero na wszystko i tak powstawało. Tak. Lina papierowa i dekupażu farzu, nawet, tak. Quilling był, tak? O Jezu, quilling był faktycznie, ale od czego się zaczęło, pamiętasz? Od zdjęć, pierwszy robiłam zdjęcia. Pojechałam do mamy i byłam tam, bo ja tak jeździłam na 2-3 tygodnie do mamy i siedziałam sobie tam u nich. No i zobaczyłam w Biedronce aparat pierwszy mój i Jezu, i jakoś tak to przemówiło do mnie, że ja tak bardzo chciałabym aparat. A to był aparat kompaktowy Nikon Coolpix. No i ja zaczęłam te zdjęcia robić, no ale w międzyczasie o tych zdjęciach też czytałam w internecie. No i okazało się, że ten model nie ma wielu funkcji, więc podjęliśmy decyzję, że jak wrócę, to sprzedam tego Coolpixa i kupimy pierwszą lustrzankę. I mi wężu kupił pierwszą używaną lustrzankę, taką starą, ale do dzisiaj go mam. Tak, ale jak ona robiła piękne zdjęcia i wtedy zaczęłam pierw robić zdjęcia, a potem powstawać blog kulinarny. Po tym blogu kulinarnym, bo były w międzyczasie przeprowadzka do naszego pierwszego mieszkania, tak. I jakoś przestałam prowadzić ten blog.
Więc zaczęłam później, już jak się udomowiliśmy, zaczęłam sobie szukać jakichś takich kreatywnych pasji, bo gdzieś mnie w tę stronę ciągło. No i zaczęło się, nie pamiętam, od kartek. Pierw się... Zdobienie, tak? Tak, kartki. Potem quilling, potem wiklina i tak naprawdę wiele... Dużo rzeczy próbowałaś. Próbowałam rzeczy, tak. Tak naprawdę. No i potem miałam jakąś taką przerwę od tego. Znalazłam taką standardową pracę, miałam mniej czasu, więc nic nie tworzyłam. No i w międzyczasie chodziłam też na siłownię. No i kiedyś pewnego pięknego ranka, w lutym jakoś, czy na końcu stycznia, stwierdziłam, że strasznie mi się nie chce iść na tą siłownię. No i leżałam sobie w łóżku i oglądałam sobie coś tam na internecie, no i znalazłam kolorowanki dla dorosłych. No i resztę już znacie. I oto ja. No i skończyłam dzisiejszy obrazek, bardzo prosty. Zresztą dzisiaj tutaj nie ma co szaleć, tylko jeszcze chciałam jakieś białe akcenty pododawać. Tu mu dodam jakieś białe kropeczki na ogonku. No i tak, mam nadzieję, że taki przegadany film Wam się spodobał. Chociaż myślę, że kto siedzi na naszych live'ach, ten już tak naprawdę znał wszystkie odpowiedzi, a może czymś Was zaskoczyliśmy. No nie wiem. Możecie się podzielić opinią w komentarzu. No i tak, kochani, dziękuję Wam za obecność. Może teraz wymyślimy jeszcze słowo, które widzowie powinni napisać na końcu, ci uważni. Sekretne hasło. To jakieś świąteczne? Szyszka. Dobra, to niech będzie szyszka. Kto słuchał, wpisuje w komentarzu szyszka. Oczywiście chętnych zapraszam do zostawienia łapek w górę, bo to pozwala rozwijać nasz kanał, mój kanał. Subskrybujcie, lajkujcie, odwiedzajcie nasze media społecznościowe. No i mam nadzieję, że szczerze Wam się ten odcinek podobał, bo mi się bardzo fajnie nagrywało w akompaniamencie węża. Nie, również. No i co? No i do jutra. Trzymajcie się, buziaki. Pa! Pa!